Przed materiałem mamy pytanie do was. Czego według was zabrakło w dwóch ostatnich meczach Anonymo? Niestety, jak pewnie już doskonale wiecie, Polacy z formacji Anonymo przegrali kolejne spotkanie w ramach trzeciego sezonu Flashpoint na ekipę Sprout. Taka porażka boli, zwłaszcza, że drugi raz przegrywamy mecz po dogrywce na decydującej mapie. Niektórzy sądzili, że to koniec przygody Snaxa i spółki na tym turnieju, ale oczywiście tak nie jest. Polacy będą walczyć o maksymalnie 10. lokatę, która daje im 700 punktów w rankingu RMR. Jeżeli pokonają Complexity, to w czwartek będą walczyć na przegranego ze spotkania FunPlus Phoenix na Sprout. Najważniejszy jest jednak fakt, że pomimo wczorajszej porażki, Anonymo wciąż ma szansę, żeby dostać zaproszenie do kolejnego turnieju Regional Major Rankings, w której będzie szło zdobyć kolejne istotne punkty w walce o Majora. Muszą jednak pokonać formację Complexity, co na pewno nie będzie prostym zadaniem. Oby tym razem szczęście się do nas uśmiechnęło, bo w ostatnim czasie można odczuć wrażenie, jakby rzeczywiście nad polskim zespołem ciążyło jakieś fatum. Najpierw ta akcja z Nipem, potem świetna wygrana z Hienas i dwie porażki 1-2, z czego na decydującej mapie przegrywaliśmy w dogrywce. Można powiedzieć, że milimetry dzieliły nas od znacznego przybliżenia się na Majora. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start, a dzięki Piki bonus dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Niestety to, co za chwilę zobaczycie, będzie kolejnym dobitnym dowodem na to, w jakim okropnym stanie znajdują się obecnie matchmakingi w CSGO. Serwis Bub wychwycił z Reddita filmik, który jest po prostu smutny. Jak sami widzicie, na jednym ze sprawdzonych Overwatchy gracz natrafił na demko, w którym dosłownie cały serwer cheatował. Innymi słowy, 9 osób w jednym lobby miało zainstalowane jakieś wspomagacze. Dodatkowo w teorii łatwe do wykrycia. W końcu perfidnie widać, że to tylko i wyłącznie zwykły aim. Gracze po prostu chowają się za ścianami i potem wszystko zależy jedynie na tym, który cheat zadziała szybciej. Absurdalna wręcz sytuacja, która nie powinna mieć miejsca w tak ogromnym tytule, jakim jest Counter-Strike. Grę w zasadzie ratuje jedynie fakt, że do wyboru mamy chociażby takiego face-hita, gdzie cheaterów jest zdecydowanie o wiele mniej niż na zwykłym matchmakingu. Jak widać, ostatnia fala banów zdecydowanie nie poskutkowała tak, jakbyśmy tego oczekiwali. I można stwierdzić jedynie, że nic w kwestii oszustów się nie zmieniło. Na jakiej platformie do grania w CSGO grać najczęściej? Niestety, nie mamy zbyt dobrych wieści. Pewnie nieraz słyszeliście o czymś takim, jak legalny wallhack w CSGO, który pozwalał, z wykorzystaniem błędu gry, dowiedzieć się przez ścianę, gdzie znajduje się rywal. Takie coś miało miejsce chociażby wraz z wprowadzeniem systemu pingowania. Wówczas przez ścianę szło spingować swojego przeciwnika, znając tym samym jego położenie. Po ostatniej aktualizacji Gabe Follower zaapelował do graczy na Twitterze, że w CSGO znajduje się kolejny taki legalny wallhack, który w zasadzie może popsuć wielu z nas cały mecz. Tym razem wszystko opiera się na światełku od bomby. Jak możecie zauważyć na tym filmie, celując w to światełko, pojawia się po prostu cała sylwetka naszego przeciwnika. Jak się na to patrzy, to centralnie wygląda to jak taki typowy chamski wallhack. Miejmy nadzieję, że Valve szybko to naprawi. Tak jeszcze w sumie a propos ostatniego update'u, to ważył on jedynie 15 mega. I jak widać, zdążył już wiele popsuć. Najważniejszym punktem tej łatki jest usunięcie Scale Form UI, który był powiązany z nieużywanym już Flash Playerem. Kilka godzin temu nie działały w zasadzie żadne serwery społeczności. Ludzie widzieli, jakby na każdym z nich dostępny był tylko jeden slot, a próba wejścia kończyła się na niczym. Miało to miejsce nie tylko w CS-ie, ale we wszystkich produkcjach od Valve. Jak się okazuje, rozwiązanie na ten problem jest dosyć proste. Wystarczy wyłączyć opcję testowania bety Steama. Jak już pewnie większość z was wie, Honoris zostało nowym mistrzem Polski, po tym jak okazało się, że AGO miało włączoną transmisję z tego meczu na laptopie. W zasięgu wzroku przynajmniej dwóch graczy. Regulamin mówi wyraźnie, żadna forma oszustwa nie jest akceptowalna i będzie surowo karana. Stream sniping jest jedną z nich. AGO nie jest na scenie od wczoraj i idealnie zdawali sobie z tego sprawę. ESL bardzo dobrze pokazało, że będą wyciągane konsekwencje i od tej pory zapewne każdy zespół będzie na to bardziej zwracać uwagę. Przez wzgląd na to, że Honoris zostało nowym mistrzem Polski, TAS i Neo mają największą szansę pojawić się na wielkim turnieju od momentu powstania tego składu. Polacy już 27 maja rozpoczną zmagania w ESL National Championship. Zwycięzca otrzyma slota w play-inach IM Cologne 2021 lub na IM Summer. A propos tej sprawy, to swoje 3 grosze w oficjalnym oświadczeniu dorzuciła organizacja Honoris.
Jak napisali, nie komentowali całego dochodzenia i czekali po prostu na oficjalny werdykt ze strony ESL. Zwycięstwo drużyny Tazai Neo to ogromna dbałość organizatora o ducha fair play. Chcielibyśmy wygrywać takie spotkania bez cienia jakichkolwiek kontrowersji. Niemniej przyjmujemy ten wynik z satysfakcją, ponieważ jest on odzwierciedleniem regulaminu, rozgrywek i ducha uczciwej, zdrowej rywalizacji. Z kolei organizacja AGO napisała, że zdziwiła ich decyzja organizatorów. Jak stwierdzili, podejmiemy wszelkie dostępne kroki prawne, nie tylko w zakresie ścieżki odwoławczej, ale również ochrony dobrego imienia naszej organizacji. Przedstawiciel XCOM AGO miał w zasięgu wzroku stream z meczu, ale nie pozostawał w bezpośrednim kontakcie z zespołem. Ten niezamierzony incydent nie miał na celu i nie był powodem uzyskania jakiejkolwiek przewagi przez ich drużynę. Obecne stanowisko ESL Polska uznajemy za fundamentalnie niezgodne z duchem sportu oraz sprzeczne z DNA XCOM AGO, które od samego początku budujemy na zasadzie fair play. Jak dla mnie, werdykt ESL jak najbardziej słuszny i oby więcej organizatorów w taki sposób egzekwowało swój regulamin. Co sądzicie o tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach. Mamy niemałą niespodziankę w turnieju RMR z regionu CIS. Natus Vincere sensacyjnie przegrywa w ich pierwszym meczu w playoffach z zespołem Akuma po dwóch jednostronnych mapach. Tym samym Simple zaliczył najsłabszy występ w barwach Natus Vincere od momentu dołączenia. Jego statystyki to jedynie 5-16, a rating 0-20. Takiego obrotu spraw zdecydowanie nikt się nie spodziewał. Markoś nie przestaje zadziwiać. Od kilku tygodni Kuba pomaga Wiśle Kraków i prawdopodobnie zostanie ich oficjalnym piątym graczem, wchodząc w miejsce po Hadesie. Wystarczy zobaczyć jego oficjalne statystyki z ostatnich spotkań. Markoś ma w tej chwili niesamowicie mocną i co najważniejsze stabilną formę. Wisła jak na razie jest na pierwszym miejscu w swojej grupie na SEA Premier, a w turnieju Spring Sweet Spring 2 mają bilans 2 zwycięstw i 0 porażek. Duża w tym zasługa właśnie Kuby. A tak wracając jeszcze do Flashpointa, to wczoraj poza meczem Anonymo na Sprout mieliśmy jeszcze zwycięstwo Big nad Double Pony 2-1. FunPlus Phoenix wygrało z Complexity, a Vitality uległo ekipie Heroic. Organizacja Triumph żegna się z ich 3 zawodnikami, których widzicie w tej chwili na ekranie. 6 gracz Sprout QB przechodzi do formacji No Limit Gaming na zasadzie wypożyczenia. Menio zaczajony w tym smoku, ten smok za chwilę zejdzie, być może Menio zobaczy rywala, widzi już cień. Menio jeszcze chwilę poczekał, ich te fragi wpadają same. Menio po raz kolejny, Menio, ależ to zrobił Menio, proszę bardzo, nie potrzebowaliśmy 3 zawodników, to by... Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podleślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów. Tym samym wspierasz ten kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.